Jestem tutaj na pomoście i muszę wam powiedzieć moje takie przemyślenie. Przez ostatnie kilka miesięcy dużo pracowałam ze swojego domu, biura mojego i naprawdę czuję się troszeczkę jakbym była zamknięta w jakiejś klatce, bo jak tutaj jestem, w tej przyrodzie, po prostu to jest coś niesamowitego być z kontaktem w przyrodzie. Zobaczcie, woda, lasy, zieleń. Ja nie wiem, chyba nie ma nic lepszego, aby w ogóle otworzyć swoją czakrę serca, by popracować ze sobą. Dzisiaj dla was nagrałam film o masażu Lomi Lomi i będzie na moim kanale niedługo. Więc zapraszam was na ten film, dlatego że tam rozmawiamy z Martą właśnie o tym, jak ważne jest zrobienie sobie dla siebie takich warunków, aby pomóc naszemu organizmowi, naszemu ciału się wyleczyć, bo tak naprawdę ono jest w stanie samo się uzdrawiać, leczyć i balansować, tak? Nie zawsze jest chore, ale musi się balansować między napięciami, między różnymi aktywnościami, więc tylko my musimy pomóc, musimy stworzyć do tego warunki, więc czy to jest praktyka jogi, czy to jest właśnie masaż, czy to jest jakaś inna praktyka, czy przebywanie w naturze, zdrowe odżywianie, to wszystko jest po to, aby to nie to uzdrawia, tylko to pomaga, żeby twój organizm sam miał warunki do uzdrowienia siebie. Takie moje przemyślenia na dziś i z tego miejsca myślę, że zainspiruję was właśnie do tego, abyście też zadbali o to, aby wasz organizm miał warunki do równowagi, do równoważenia swoich sił, energii, do balansowania. Ciekawa jestem, jakie jest twoje ulubione miejsce, właśnie takie, bo moim zdaniem to jest to miejsce dla mnie w naturze. We wcześniejszym filmie, we vlogu właśnie z tego yoga retreat pokazałam wam też poranki tutaj, więc jak ja mówię, że to czuję się jak w niebie, kiedy śpiewamy medytację przy wschodzie słońca i w ogóle mieć taką możliwość, czuję wdzięczność. Więc skupiam się na tym, co ja naprawdę, że taką mam w ogóle możliwość być tutaj, w naszej pięknej Polsce, na Mazurach. W przyszłym roku, mam nadzieję, jeżeli tylko będzie możliwość, jeżeli są miejsca dostępne, znowuż bukuję to miejsce i będzie znowuż yoga, retreat, wyjazd jogowy. Także mam nadzieję, że dołączycie, aby nie tylko praktykować jogę i inne, nie wiem, masaże, inne rzeczy, ale też aby właśnie pobyć w tym magicznym miejscu, które jest tak piękne. Zobaczcie. Mam nadzieję, że kamera wam nie pokazuje pod słońce. Takie moje przemyślenia na dziś. Satnam. Thank you.